Środa, 6 marca. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji. Chorzowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt apeluje do dorosłych odwiedzających, żeby ci zwrócili szczególną uwagę na towarzyszące im dzieci. Biorąc pod uwagę, że przybywające tam psy często są po różnych negatywnych przejściach, niekontrolowane i niepożądane zachowania dzieci mogą wywołać w zwierzętach strach lub agresję. Schronisko przypomina, że w ubiegłych latach spacery z psami były dostępne tylko dla dorosłych. Karolina Komada. Schronisko dla bezdomnych zwierząt to nie darmowe, choć to oczywiste, to po kilku sytuacjach, jakie miały miejsce w chorzowskim schronisku, pracownicy wydali oświadczenie z apelem do rodziców. Musieliśmy parokrotnie upominać osoby, też to nie jest dla nas miłe, że musimy kogoś gonić, czy łapać dziecko i szukać rodzica, tak? No też się to tak zdarzało. Nie powinno się biegać, nie powinno się jeździć na hulajnogach czy rowerach, nie powinno się oddalać od rodziców, ponieważ no przede wszystkim to teren jest dla zwierzaków, te zwierzaki wychodzą z tych kojców. Schronisko nie chciałoby wrócić do zakazu przeprowadzania dzieci na spacery, który obowiązywał w poprzednich latach. Najważniejsze dla nas jest, żeby rodzice pilnowali swoich dzieci, ponieważ są tu różne zwierzęta. Tak? Dzieci nie odczytają sygnału, jak piesek jest zdenerwowany, kiedy może ugryźć, bo to nie zawsze objawia się tylko i wyłącznie szczekaniem tego zwierzęcia. Tak? Włoży ręce tam, gdzie nie powinien. Niestety nie wszystkie psy będą to tolerowały i może zdarzyć się wypadek, który no, może skończyć się nawet tragicznie. Pracownicy przypominają też o nieprzekazywaniu smyczy dzieciom podczas spacerów z psami. To zdarza się, a jest zakazane i uwzględnione w oświadczeniu podpisywanym przez rodziców. Podobne zasady obowiązują w katowickim schronisku. Nie spuszczamy takiego psa ze smyczy, bo może zwiać i go już nie znajdziemy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Musimy uważać, jeżeli pies spotyka się z innym psem, a osoba, która wyprowadza takiego psa, ona nie zna tak naprawdę, jak się ten pies zachowa. Trzeba zachować odległość, uważać, nie zbliżać się. Po to jest ta smycz, żeby to bezpieczeństwo było zachowane. I mimo, że dzieci są mile widziane podczas comiesięcznych spacerów, to Fundacja Przystanek Schronisko nie przyjmuje już niepełnoletnich wolontariuszy. W okresie wakacji rodzice tychże wolontariuszy małoletnich zrobili sobie ze schroniska przedszkole. I tutaj te dzieciaki, 12-13-latki, przychodziły z młodszym rodzeństwem i tak naprawdę my zamiast zajmować się swoją robotą, to pilnowaliśmy, żeby tym dzieciakom się coś nie stało. I stąd niestety była taka trudna dla nas też decyzja podjęta, bo mam na przykład przykład tych wolontariuszy, którzy zaczynali u nas w fundacji jako 12-latkowie. Wiem, co się dzieje w tej chwili z tymi ludźmi i wiem, że taki wolontariat bardzo rozwija. Pracownicy schronisk zachęcają dorosłych do wolontariatu i uczestnictwa w comiesięcznych spacerach z psami. Zarówno w Chorzowie, jak i Katowicach znajduje się kilkadziesiąt psów, które czekają na prawdziwy dom. Rowery, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne czy barometr. Takie rzeczy zostały wystawione na licytację w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Tamtejsze Biuro Rzeczy Znalezionych taką sprzedaż organizuje po raz pierwszy. Licytować będzie można bez konieczności wcześniejszego wpłacania wadium. Fatima Orlińska. To rzeczy, które ktoś zgubił lub porzucił i nigdy nie odebrał. Ceny wywoławcze wahają się od kilku do kilkuset złotych za przedmiot, a przebijać będzie można o 10% wartości kwoty wejściowej. Z listą wystawionych przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej przedmiotów można było zapoznać się wcześniej osobiście lub na stronie internetowej. Są to już nasze rzeczy? Właściwie prezydenta miasta. No i potem trzeba zweryfikować, czy ta rzecz ma jakąś wartość, czy ona w ogóle się nadaje do sprzedaży, bo są rzeczy takie jak nośniki danych, których nie wolno prawdopodobnie sprzedawać. Te wszystkie rzeczy, które tutaj są, staramy się przejrzeć, jeżeli jest taka w ogóle możliwość przejrzeć, bo do telefonów komórkowych nie zawsze da się dostać. Przeglądamy, usuwamy dane, jeżeli są jakieś zdjęcia, ale też osoba, która wylicytuje na przykład telefon, dostanie oświadczenie, które będzie musiała podpisać, że zobowiązuje się skasować wszelkie dane. I że nie wykorzysta ich w żaden sposób. Pośród rowerów, telefonów komórkowych, laptopów, aparatów fotograficznych znajduje się też ekspres do kawy, barometr czy retronarty. Ustawa o rzeczach znalezionych nakazuje, by znalazca, jeśli nie zna właściciela, zawiadomił niezwłocznie właściwy dla zamieszkania urząd miasta, a nie, jak to często bywa, przekazywał do komisariatu policji. Należy również pamiętać, że za przywłaszczenie nie swojego przedmiotu grozi odpowiedzialność karna. Jeżeli ktoś jednak zdecydowałby się taki przedmiot zatrzymać, no to tutaj w zależności od kwoty tego przedmiotu,
prostu osoba jest odpowiedzialna za wykroczenie bądź też za przestępstwo. Częściej, jeżeli ktoś przychodzi do budynku komendy z jakimś przedmiotem znalezionym, mówimy tutaj o dowodach osobistych czy też tablicach rejestracyjnych, w tym momencie staramy się przekazać ten przedmiot danej osobie. Natomiast jeżeli interwencja dotyczy jakiejś rzeczy znalezionej na terenie miasta, no to tutaj już podchodzimy elastycznie do tego, co to jest i reagujemy. Licytacja rzeczy znalezionych w Dąbrowskim Urzędzie Miasta rozpocznie się w czwartek 7 marca od godziny 9. Dziesiątki chętnych, by ściąć zapuszczane przez lata włosy w jednym z chorzowskich salonów fryzjerskich. To z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, który od 7 już lat jest tu świętowany w dość nieoczywisty sposób. Szkoła Podstawowa nr 21 we współpracy z fryzjerami organizują po raz kolejny akcję Daj Włos, która wspiera działania fundacji Rak & Roll Wygraj Życie. Ze ściętych włosów powstaną peruki dla chorujących na nowotwory kobiet. Fatima Orlińska. Dla kobiet od kobiet z okazji Dnia Kobiet. I choć wielka akcja ścinania włosów w Chorzowie dopiero w piątek, pierwsza odważna już się znalazła. 8-letnia Zuzia zdecydowała się ściąć kilkadziesiąt centymetrów włosów i chce dawać przykład rówieśnikom. Na przykład jest u nas taka jedna dziewczynka, która ma na serio długie włosy i ona mogłaby oddać, ale nie chce. Postanowiłam, że po prostu chcę długie włosy oddać na peruki dla ludzi, którzy na przykład nie mają tych włosów, bo moja sąsiadka właśnie miała raka i trochę jej już włosów odrosło, ale tak malutko. Chorzowska akcja Daj włos dziewczyny dla dziewczyn organizowana jest już po raz 7. Grupą docelową pierwotnie mieli być najmłodsi z uwagi na zdrowy stan włosów, jednak z biegiem lat i kolejnych edycji akcji zainteresowanie oddaniem włosów rośnie bez względu na wiek. Na jedną perukę potrzebne są włosy od 6 do 10 osób. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się nazbierać włosy na dwie peruki. Natomiast w przeciągu tych 7 lat włosy oddało około 150 osób. Przysłaliśmy około 20 kg włosów. To jest naprawdę wynik taki imponujący i myślę, że wielu osobom pomogłyśmy, a to jest takie najważniejsze. Ścięte włosy zostaną wysłane do fundacji Rak & Roll, która chorym w całym kraju przekazała już ponad 5 tysięcy darmowych peruk. Chcąc kupić prywatnie perukę wykonaną z włosów naturalnych, trzeba liczyć się z wydatkiem nawet kilku tysięcy złotych. 8 marca w chorzowskim salonie fryzjerskim, który od początku trwania akcji nieodpłatnie ścina włosy, zjawi się 15 osób. Ponadto salon w celach charytatywnych przyjmuje klientów przez cały rok, jednak nie każde włosy nadają się na perukę. Na pewno musi być to 35 cm, od zeszłego roku to się zmieniło, bo wcześniej było 25 cm. Muszą być naturalne, nie mogą być farbowane ani poddane żadnym obróbkom chemicznym typu nanoplastia, keratyna. Czyli tak naprawdę trafiamy do najmłodszego grona dziewczynek w wieku szkolnym. Przed ścięciem włosów na rzecz peruk powinny być one dokładnie umyte szamponem oczyszczającym bez użycia odżywek czy olejków. O tym, jak ważne dla chorujących kobiet, które wskutek nowotworów tracą nie tylko włosy, ale często też piersi, są takie akcje, najlepiej wiedzą Amazonki. Na pewno wizerunek ma swoje znaczenie, natomiast zawsze z tyłu głowy pozostaje ta choroba, tak? To już na długi okres czasu, ale tak jak mówię, są osoby w młodym wieku, są w starszym, choroba nie wybiera. Nie ma metryki, nie ma rocznika, także badać się, kontrolować się, póki jest na to czas. Z okazji Dnia Kobiet w tym tygodniu wiele stowarzyszeń i podmiotów medycznych na takie badania profilaktyczne zaprasza nieodpłatnie. Ostatnie miejsce w tabeli na drugim poziomie rozgrywek piłkarskich w Polsce nie wróży nic dobrego dla Zagłębia Sosnowiec. Sytuację klubu ma poprawić sprzedaż akcji. Urząd Miejski twierdzi, że to nie próba ratowania tonącego okrętu, tylko potrzeba znalezienia poważnego udziałowca. Łukasz Kądziołka. Niedawno pojawił się biznesmen, który już teraz ma sporo do powiedzenia w klubie, choć jego udziały to zaledwie 0,74%. Rafał Collins zamierza sięgnąć po więcej. Na razie Zagłębie sięgnęło dna w tabeli. Są oczywiście obawy. Chcielibyśmy utrzymać status zespołu pierwszoligowego. Sztab trenerski, drużyna gra, walczy. Na razie to nie wychodzi. Nie ma punktów poza remisem z Podbeskidziem. Mniej więcej remis ma być w udziałach. Już jakiś czas temu nowy inwestor zapowiedział, że ma plany wobec klubu. Musi się to odbyć w drodze przetargu i zamierzam do przetargu przystąpić i większościowy pakiet
nabyć. Ten przetarg właśnie został ogłoszony, jednak miasto zapewnia, że jego wynik nie jest przesądzony. Pojawiały się takie sygnały, czy zgłaszali się potencjalni, chętni inwestorzy. Kupić można maksymalnie 90% akcji Zagłębia. Cena minimalna za jedną akcję spółki wynosi 3,77 zł. Jednak pieniądze nie mają być jedynym kryterium. Kluczowym zagadnieniem jest to, jakie warunki jakie propozycje zostaną miastu złożone przez poszczególnych oferentów w ramach tej długofalowej współpracy. Z taką liczbą punktów jak obecnie niełatwo będzie piłkarzom Zagłębia utrzymać klub w pierwszej lidze, ale niektórzy wierzą w sukcesy. Przeżywać piękne chwile w Ekstraklasie, Chciałbym, żeby to wybrzmiało, nie w drugiej lidze, w Ekstraklasie. Ci, którzy chcą zostać współwłaścicielem Zagłębia, oferty mogą składać do 5 kwietnia. Trwają przygotowania do 17 już edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. W tym roku inauguracyjny koncert odbędzie się 18 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a dzień później w katowickiej katedrze odbędzie się świętowanie jubileuszy małżeńskich. Wydarzenie co roku angażuje wiele miast i instytucji z regionu, a mieszkańcy zapraszani są na koncerty, pikniki czy spektakle. Karolina Komada. Rodzina fundamentem człowieczeństwa. Pod takim hasłem odbędzie się 17. edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Jej celem jest pomaganie tym rodzinom, które są osłabione i wymagają odbudowania relacji. Ta tegoroczna edycja jest skoncentrowana na czymś bardzo fundamentalnym, czyli na człowieczeństwie. Jaki będzie człowiek, na ile on będzie dojrzały, jak będzie ukształtowany, jaki będzie miał system wartości. No takie będą rodziny. Jeżeli dzisiaj bolejemy nad różnymi przejawami niedojrzałości, to ona właśnie tutaj ma swój rdzeń w tych mankamentach ludzkich. Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu. Od tego momentu w organizację angażuje się wiele miast i gmin. Od początku głównym koordynatorem jest Zabrze. To święto jest takim naturalnym elementem życia naszych miast. Pokazujemy to, co robimy, ale chcemy też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, naszych rodzin i chcemy z jednej strony się wsłuchiwać, z drugiej strony realizować zadania, na które czekają, ale to, co najważniejsze, chcemy być razem i razem głośno chcemy mówić, jak ważna jest rodzina. To komórka, która tak naprawdę pączkuje i w wielu obszarach nas gromadzi. Do wydarzenia przyłączają się różne instytucje, m.in. Fundacja TVS, która w ubiegłym roku wspomagała rodzinę Maksa z Czerwionki-Leszczyn. W czasie Metropolitalnego Święta Rodziny odbywają się koncerty, pikniki, panele dyskusyjne czy przedstawienia teatralne. Od samego początku w inicjatywę angażuje się też Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, gdzie odbywa się koncert inauguracyjny, a także Teatr Nowy w Zabrzu. Jako teatr na co dzień zapraszamy całe rodziny do nas, integrujemy różne pokolenia. Teatr jest miejscem, w którym spotykają się ludzie. Nie ma takiej możliwości jak w innych, powiem o filmie, kiedy prawda, coś już jest ustawiane, coś jest wyreżyserowane. Nie, teatr jest szalenie miejscem spontanicznym, miejscem dyskusji, miejscem przemyśleń, miejscem, tak jak mówię, takiego czasu, kiedy możemy się zatrzymać. Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny rozpocznie się 18 maja i potrwa do 2 czerwca. Cykl zostanie zakończony koncertem finałowym w siedzibie Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w środę. Jutro informacje jak zawsze o godzinie 16, 17.45 i 23. Do zobaczenia.